find like O, panie trenerze, Luboński cały czas niepokonany. Niepokonany i to nas cieszy. Trzy punkty, ważne trzy punkty na trudnym terenie w Międzychodzie. Wynik najskromniejszy, jaki może być, ale zasłużone zwycięstwo i gramy dalej. Można by powiedzieć, że tym razem sytuacje niewykorzystane się nie zemściły. Na szczęście się nie zemściły. Tak jak powiedziałem, trudny teren, ciężki mecz. Zespół z Międzychodu nastawił się na grę z kontrataku i bardzo długo ten plan był realizowany przez zespół Warty. W końcówce udało nam się ze stałego fragmentu gry po rzucie karnym wykorzystać sytuację, która no, otworzyła tak naprawdę kolejne sytuacje do stworzenia sobie i strzelania kolejnych bramek. Niestety skuteczność w dzisiejszym meczu była troszeczkę naszym słabszym punktem, ale cieszymy się z tego zwycięstwa i myślę, że święta, które tak naprawdę od tej pory mamy, będą wesołe, świąteczne i radosne. No właśnie, po świętach już 11 kwietnia się spotykamy tutaj na stadionie. Przerwa jest bardzo krótka, no tak terminarz jest ułożony, że już w najbliższą środę gramy Puchar Polski, ale w tej chwili zawodnicy mają dwa dni dla siebie, dla rodzin, aby ten okres świąteczny spędzić z nimi w tym gronie rodzinnym. Spotykamy się we wtorek przed meczem pucharowym, no i w środę wracamy już do rozgrywek pucharowych, w których też chcemy osiągnąć jak najlepszy wynik. Jako redakcja Luboń życzymy wesołych świąt. Wzajemnością. Chciałem tutaj w imieniu telewizji, w imieniu zespołu, działaczy, ale przede wszystkim swoim złożyć najlepsze życzenia wesołego alleluja, jak to się mówi, smacznego jajka i wszystkiego dobrego dla wszystkich naszych kibiców. Zapraszam ich na kolejne nasze mecze przy ulicy Rzecznej.